Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blędzenia. Zgodnie z obietnicą. Dzisiaj pora na majów i Azteków. Przesuwamy się w Ameryce troszeczkę wyżej na północ, bo opuszczamy taką powiedzmy typową Amerykę Południową, przenosimy się do Ameryki Środkowej, do Ameryki Łacińskiej, na tereny Meksyku, Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru, całej tej mozaiki państw. Jest to ten taki cieniutki łącznik właśnie pomiędzy Ameryką Północną, Ameryką Południową. Najstarszym ludem, który wytworzył swoją kulturę na tych terenach, nie byli jednak ani Majowie, ani Aztekowie, a właśnie Olmekowie. Z czym wam się to może kojarzyć? Z czego wy to możecie, tam skąd wy to możecie pamiętać? Jest po prostu taka tequila o nazwie Olmeka z taką charakterystyczną głową indiańską wyrzeźbioną. To właśnie Olmekowie te głowy pozostawili na ten produkt Alkoholowy odwołuje się właśnie do. pochodzący z Meksyku, nie? Odwołuje się właśnie do tej kultury Olmeków. Także jak kiedyś będziecie mieli okazję popijać, to pamiętajcie, że to nie takie, prawda, e, hopsiub, nie? <laughs> Można było powiedzieć, tylko odwołanie do prastarej cywilizacji. No co do smaku tekili, to już tam wiadomo, nie? Dobrze, nie, 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 nie o tym, dobrze, nie o tym, nie o tym. A więc najstarsi są Olmekowie. Zasiedlają głównie Meksyk około drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Głównie rejony miasta San Lorenzo. O, uważa się, że to właśnie oni ustanowili w Mezoameryce władzę królewską, czyli oni jako pierwsi przynieśli tą formułę rządów do Ameryki. Władza królewska. Rozwijają handel, ceramikę, mają swój kalendarz, mają swoje pismo hieroglificzne, które stanie się podstawą później pisma majów, azteków itd. itd. Koniec kultury Olmeków jest równie niejasny, jak, ich, jak jej początek. Nie wiemy kiedy, nie wiemy dlaczego. Zresztą to będzie się powtarzało, to nie wiemy kiedy, nie wiemy dlaczego. Nie? Tutaj, niestety, Olmekowie są jako pierwsi. Prawdopodobnie jakieś zmiany klimatyczne być może doprowadziły do do upadku tej kultury, ale nie traktujcie tego jako jakiegoś pewnika po prostu. Studiując te, czytając o tych kulturach, bardzo często właśnie klimat czy też zmiany klimatyczne, które te ludzie same wprowadziły, spowodowały jakieś tam prawda upadki tych cywilizacji. Ich spadkobiercami są Toltekowie i Zapotekowie. Również powstałe w pierwszym wieku przed naszą erą Miasto Teotihuacan. Ja Was już z góry przepraszam za te nazwy. Będzie dużo takich łamiących język nazw. Ja je tutaj sobie ćwiczyłem wcześniej, ale no nie ręczę, że ja to w ogóle dobrze wymawiam, prawda? Ale no bynajmniej w pierwszym wieku poza Toltekami i Zapotekami mamy też kulturę Teotihuacan, która właśnie jest związana z tym, mie z tym miastem liczącym, według archeologów, prawie 200 tysięcy mieszkańców. Słuchajcie, to jest gigant, to jest gigant. Kultura tego miasta osiągnie szczyt swojej potęgi gdzieś w okolicach VII wieku naszej ery. I co ważne, co musimy podkreślić, jest to ważne centrum religijne wszystkich ludów Meksyku i, jak mniemamy, kultura Teotihuacan, Dała początek religii właśnie ludów Meksyku, ludów Ameryki Środkowej. Pożar niszczy miasto właśnie gdzieś w okolicach końca VII wieku i niestety kultura nam upada. Upada tak nie do końca, przenosi się powolutku na Yucatan i na półwysep Jukatan, prawda, to jest ta południowa część Meksyku, i oni bezpośrednio dają. Początek mają. Czyli są takimi bezpośrednimi przodkami majów. Kultura majów ma dwa, można powiedzieć, upadki, czy też dwa wzloty i upadki. Apogeum to pierwsze przypada na okres 200 lat 250 do 900 naszej ery. Apogeum to drugie to są lata 1200 do 1450. Czy wobec tego ta kultura miała dwa upadki? No, wynika z tego, że chyba tak. Aczkolwiek ani jeden, ani drugi niestety bardzo słabo jest oświetlony źródłowo. Nic na ten temat nie wiemy. Majowie nie tworzą jednego państwa, są to raczej miasta, państwa luźno ze sobą powiązane, w których podstawą struktury społecznej jest klan. Nie? Oczywiście szefem tego klanu będzie jakaś arystokracja, w ogóle te klany tworzy arystokracja. Na czele takich miast stoją naczelnicy, czy też królowie, bo różnie możemy ich nazywać. Wybierani oczywiście przez klany, prawda? przez arystokratów. Około 1450 roku, czyli połowy XV wieku, tuż przed przybyciem Europejczyków, dochodzi do kryzysu, do wojen, które są archeologicznie potwierdzone, prawdopodobnie do głodu, który również Mogli sami spowodować, prawda, tu znowu zmieniając ten klimat, no i królestwa Majów nam upadają. Szczególnie ważny jest upadek tego dominującego miasta pośród Miast Majów. Pamiętajmy, Majowie nie tworzą jednego państwa, jest to taka luźna federacja. Tym dominującym miastem będzie Majapan. Majów zwykło się określać Grekami Nowego Świata. Grecy w naszym świecie to twórcy podstaw kultury, również religii, prawda? I generalnie z tymi Grekami zawsze utożsamiamy wszystko, co naukowe. Podobnie będzie z Majami w Nowym Świecie. Nowy Świat to taka nazwa troszeczkę symboliczna nadana właśnie Ameryce, prawda? Tworzą również ceramikę, bogate tkaniny, potrafią obrabiać miękkie metale, głównie. Srebro, złoto, ale także i miedź. Podobnie jak inkowie. Tworzą przepiękne, przepiękne rzeźby w drewnie, również i w kamieniu. Ich malarstwo jest niesamowicie bogate. No i oczywiście architektura. Nie? W tych miastach żyje średnio około 50 tysięcy ludzi, czyli to jak na ten sam czas w Europie to są giganty. I tu do takich najważniejszych osad czy takich najważniejszych ośrodków miejskich należy zaliczyć takie miejscowości jak Tikal w Gwatemali, Palenque w Meksyku, czy też, też w Meksyku Chichen Itza, które zostało zbudowane przy takich naturalnych studniach ofiarnych, które nazywamy cenotę. Te, te studnie możecie kojarzyć z różnego rodzaju programów przyrodniczych. Wielkie, naturalne, takie zalane wodą, nie wiem jak to nazwać, jaskinie, no studnie to jest chyba najlepsza nazwa, ale pamiętajcie, nie wykopane przez człowieka, tylko powstałe w skutek naturalnych procesów. Nie? W tych miastach oczywiście piramidy, prawda? przepiękne piramidy, największe Piramidy w Ameryce oczywiście będą w tym sławnym Teotihuacan, ale Majowie budują również olbrzymy. Są to gigantyczne platformy zwężające się ku górze z tysiącami, setkami schodów, ze świątyniami na swoich szczytach i obserwatoriami gwiazd. Zresztą obserwatorami gwiazd Majowie byli bezbłędnymi. Stworzyli świetny kalendarz, w którym. W zasadzie dwa kalendarze. Pierwszy to tak zwany słoneczny i to jest rok podzielony na 365 dni. 18 miesięcy po 20 dni plus 5 dni. Wiedzą o roku przestępnym i co 4 lata cofają kalendarz o jeden dzień. Nie? To tak troszeczkę odwrotnie niż my. Drugi kalendarz bardziej religijny, rytualny. Miał 260 dni i był odliczany równolegle z tym głównym kalendarzem słonecznym. Prawda? Na koniec musimy również wspomnieć jeszcze o grze, bardzo sławnej grze majów, Ulamalikti, czy też Ulamalicti. Jest to uważana jest ta gra uważana za protoplastę piłki nożnej, czy też może bardziej koszykówki, siatkówki, czegoś takiego. Nie? Prostokątne boisko, dwie drużyny, kauczukowa piłka, którą można było odbijać kolanami, biodrami i łokciami i trzeba było ją przerzucić przez taki pierścień prawda, zawieszony w pionie, czy tak by kosz do koszykówki odwrócić. Pion, prawda? Czyli trzeba było tak przez ten ring tego kauczukowego e, kloca przerzucić. Gra również o charakterze religijnym, nierzadko, nierzadko drużyna, która przegrała, składana była w ofierze bogom, a głowy pokonanych zdobiły później pasy zwycięskiej drużyny. Prawda? Czyli wyobraźmy sobie te emocje podczas tej gry, prawda? kiedy przegrani mogli. Zapłacić tutaj głową. Warto również nadmienić, że Majowie stosują zero w matematyce. Nie? Stosują zero w matematyce, czego no, jeszcze w ówczesnej Europie nie do końca znamy. Tutaj Arabowie to nam wszystko rozprzestrzenią, ale Majowie potrafią to zastosować. Stosują pismo obrazkowe przejęte właśnie od Olmeków. Później to pismo obrazkowe będzie przeradzać się w pismo fonetyczne. Niestety większość pism zniszczyli Hiszpanie, no i misjonarze, prawda, katolicy, którzy się tam na nieszczęście tych ludów pojawią, no i będą niszczyć wszystko, co pogańskie. Niestety przez to ilość źródeł, tak jak i w przypadku inków, jest po prostu niesamowicie skąpa. Dobrze, przejdźmy do Azteków. Na północy od majów, gdzieś w środkowym Meksyku około 1200 roku, przybywają wojowniczy Aztekowie. Nie wiemy do końca skąd. Możliwe, że z terenów dzisiejszego USA. Możliwe, że gdzieś bardziej jeszcze na północny wschód mieszkali sobie wcześniej. Pokonują Tolteków, choć z początku są tylko małymi takimi, takim małym plemieniem najemników wojennych, prawda? ale dzięki temu, jak bardzo często w historii bywało, opanowawszy sztukę wojenną do perfekcji, pokonują swoich chlebodawców, Tolteków, zajmując ich miejsce. Bardzo wojowniczy lud. W połowie XIV wieku założyli steno, swoją stolicę Tenochtitlan, gdzieś w centralnym Meksyku. Prawdopodobnie jest to przodek samej stolicy Meksyku miasta Meksyk. Kontynuowali podboje aż do roztoczenia kontroli nad wszystkimi ludami Meksyku i również nad wszystkimi ludami Gwatemali, prawda? Czyli pokonują Majów, pokonują tych potomków Olmeków, Tolteków, Zapateków i tak Wszystkie te ludy żyjące tam spadają łupem Azteków. Sama nazwa Aztekowie dotyczy tylko arystokracji plemiennej, powszechnie przez miejscowych nazywani są oni Meksyka, stąd właśnie też i nazwa państwa Meksyk. Nie tworzą również scentralizowanego państwa, raczej jest to federacja podbitych plemion i miast. Aztekowie mają tą władzę naczelną w tej federacji. Zatwierdzają królów w poszczególnych plemionach, ściągają daniny i w ten sposób kontrolują podbite ludy w bardzo okrutny sposób. To należy podkreślić: Aztekowie każdą próbę buntu tłumią niesamowicie okrutnie. Kto rządzi Aztekami, a no rządzi nimi rada, która również jest, która tworzy, jakby tworzona jest, przepraszam, z Przywódców najważniejszych klanów, ta rada wybiera spośród siebie, spośród tych właśnie przedstawicieli klanowych, czterech władców, a jeden z tych władców to tak zwany tlaka te kutli. tlaka te kutli, słodki Jezu. I ten tlaka te kutli, czyli ten jeden z tych czterech wybranych władców, ma status takiego Króla naczelnego, takiego naczelnego szefa wszystkich szefów, nie byśmy powiedzieli, jest również Bogiem. Czyli status tego człowieka jest absolutnie najwyższy w całej kulturze azteckiej. Co do swojej gospodarki, jest ona, podobnie jak gospodarka Majów, z której zresztą Aztekowie czerpali pełnymi garściami, oparta głównie na rolnictwie. Przede wszystkim uprawia się kukurydzę. Aztekowie są znani jako wspaniali budowniczowie kanałów nawadniających i różnego rodzaju grobli. Zresztą ich stolica, Tenochtitlan, jest zbudowana na jeziorze. Na takich, ona była budowana stopniowo przez dziesiątki lat, ale na takich zasypywanych ziemią tratwach, które stopniowo tonąc gdzieś tam sięgają dna i ustanawiają twardy grunt. Miasto na jeziorze połączone jest właśnie całą, z lądem stałym całą siecią grobli. Pola uprawne, nawadniane przez bardzo skomplikowane systemy irygacyjne, których mogliby Egipcjanie i Sumerowie Aztekom pozazdrościć. Nie? Oczywiście budują również wzorem majów wielkie świątynie, wielkie piramidy, są wielkie świątynie na szczytach Piramid. Prowadzą też przejęte od majów tak zwane Wojny Kwietne. Wojny Kwietne był to rodzaj konfliktu, który nie miał na celu zdobywania miast przeciwnika, opanowywania terenów przeciwnika, podbijania wrogich ludów, ale miał na celu zdobywanie jeńców. Po co ci jeńcy? O tym za chwilę. A więc podstawą uprawy jest kukurydza, ale sieją również fasole i dynie. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że archeolodzy ustalili, że obsiewano tymi trzema gatunkami roślin jednocześnie pole. Nie, że jest pole kukurydzy, pole fasoli i pole dyni, tylko Aztekowie, prawdopodobnie Majowie wcześniej również, no bo ci Aztekowie od kogoś się musieli tego nauczyć, sieją wszystko razem. Jak tam potem wyglądały żniwa, no nie mam pojęcia, ale tak dosyć no, musiały być utrudnione, nie? bo jednak te trzy różne rośliny trzeba było w jakiś sposób później wyselekcjonować, oddzielić. Sieją również bawełnę i tytoń. Sieją również ziemniaki, o których mówiliśmy przy okazji inków, ale nie preparują ich aż tak jak inkowie. Znają paprykę i bub. No, i oczywiście kakao, nie? kakao, ziarna kakaowca, pamiętajcie, gryząc pyszne czekoladki, pijąc przepyszne kakao, że jest, mamy to, jest to towar dostępny właśnie dzięki Indianom Ameryki Środkowej. To oni rozpoczęli uprawę kakaowca i. Nie wytwarzali z niego czekolady, takiej, jaką my znamy głównie dzisiaj, wytwarzano z niej głównie napój. No bo i my też, jak zapoznaliśmy się, my jako Europejczycy, jak zapoznaliśmy się z czekoladą, to również tworzyliśmy z niej tylko i wyłącznie napój. Czekolada w konsystencji stałej to jest chyba dopiero druga połowa XIX wieku, tak mi się wydaje. Natomiast wcześniej pito czekoladę wzorem, właśnie. Indian Ameryki Środkowej. Jest to napój o charakterze religijnym, czyli można powiedzieć, że nie był stosowany w takiej powszechnej konsumpcji. Jest on obdarzany wielkim szacunkiem. Nie, nie znali Majowie i Aztekowie koła jako mechanizmu pozwalającego transportować coś. Nie? Znali koło jako wzór. Geometryczny stosowali go w matematyce, natomiast podobnie jak inkowie, nie wpadli nigdy na to, że można zastosować koło do transportu. Zwierząt pociągowych też nie za bardzo znają, ich tam po prostu nie ma. No trochę jest tam też tych lam, ale jest ich dużo, dużo mniej niż na przykład w Andach. W związku z tym zwierząt pociągowych praktycznie nie ma. W zasadzie całą siłę pociągową muszą zapewnić ludzie. Hodowla opiera się na indykach i psach. Indyki w celach kulinarnych, psy no mam nadzieję, że nie w celach kulinarnych, ale prawdopodobnie i takie sytuacje się zdarzały, nie? Była to taka ostateczna rezerwa żywności na wypadek gdyby jej zabrakło. Tak zresztą było wszędzie we wszystkich tego typu ludach. Natomiast te indyki, ten drób właśnie to również znamy dzięki um, Indianom Ameryki środkowej. Religia, którą wyznają Majowie i Aztekowie, to fachowo nazywamy jest to tak zwany politeizm astrobiologiczny, czyli bogami są przeróżnego rodzaju ciała niebieskie, jak i zwierzęta, takie jak Jaguar, Małpa, prawda, i tak Bóg wojny u Azteków. Jest to słońce, to jest jakby najważniejsze bóstwo. No i jako, że ten lud wyrósł z wojny, to no nie ma się co dziwić, że jakby zuczyniono z Boga Słońca również Boga Wojny. Nazywał się Uici Lopochtli. Uici I ten Uici Lopochtli, aby mieć siłę do walki z tymi złymi bogami, z różnymi demonami, musi pić. Krew, ludzką krew, jest takim wampirycznym bóstwem. I właśnie tu przechodzimy do tych wojen kwietnych i do tych nieszczęsnych jeńców, których Majowie, później Aztekowie na tych wojnach zdobywają, aby złożyć ich później w krwawych ofiarach. W ciągu jednego święta, trwającego 3-4 dni, Źródła donoszą, że Aztekowie byli w stanie na tych kamiennych stołach ofiarnych, na szczytach swoich świątyń, zamordować czy też złożyć w ofierze prawie 20 tysięcy ludzi. Więc pamiętajcie, nie mówimy tutaj o ofiarach z ludzi na jakąś mikroskalę, prawda? Taką, jak, z jaką możemy się spotkać u różnych ludów żyjących w Europie czy też jak możliwe, że miało miejsce u Żydów wcześniej lub jak miało miejsce u Kartaginczyków, czy, czy, czy u Rzymian. Nie? Żeby też się zdarzało. Nawet u Germanów się takie, takie rzeczy zdarzały. Natomiast raczej był to taki, były to takie incydentalne przypadki. Natomiast tu mówimy z całą surowością i z całym przekonaniem o masowości składania ofiar z ludzi. To była jedna z podstaw tej religii. No bo jeśli nie będzie krwi, jeśli Bóg Słońca Lo poszli, nie będzie miał co pić, co jeść, no to osłabnie i te złe demony go pokonają. I tak w końcu zostanie pokonany według religii azteckiej, zostanie pokonany przez wygnanego wcześniej Boga Keca Koatla. Keca Koatl jest to Bóg, który wygnany... Powróci kiedyś i przyniesie koniec świata Azteków. I wyobraźcie sobie, że z tym Keca KOATlem zostali zostali utożsamieni Hiszpanie, a dokładnie Hernán Cortés, który w XVI wieku wyląduje w Ameryce Środkowej i między innymi, bo nie tylko oczywiście, ale między innymi taka zabobonna wiara miejscowych, szczególnie tych warstw rządzących Aztekami, w to, że jest to wcielenie keca koatla, to spowoduje, że podbój będzie dla Hiszpanów dziecinnie łatwy. Nie? Jeżeli, Zresztą o nim sobie jeszcze szerzej powiemy. Czyli no, przepowiedzieli sobie koniec, uwierzyli w ten koniec, no, a potem przy okazji wizyty Europejczyków stwierdzili, to już jest koniec. Prawda? Oczywiście stawią opór, ale to będzie taki opór beznadziejny. Nie? Te elity, król, wódz, bóg Azteków Montezuma, on nie będzie za bardzo wierzył, że opór wobec Hiszpanów ma jakiś sens. No bo jaki sens może mieć opór wobec Boga, który zgodnie z ich religią wraca? I przynosi właśnie zagładę ich świata. Tym smutnym akcentem zakończymy sobie dzisiejsze słuchowisko. Zapraszam serdecznie na kolejne.